muszę z Pawłem Oglęckim pogadać, bo wiesz, jak rozpoznać samca od samicy? Nie. Właśnie po tych płetwach. Tylko nigdy nie pamiętam, czy samiec ma właśnie takie okrągłe, czy samica, więc mam nadzieję, że tutaj Paweł Oglęcki będzie nam służył swoją radą. Witajcie z powrotem. Kolejny dzień dobry znowu. Kolejny film o rybach, o biologii i moim gościem tradycyjnie dobrze wam znany Paweł Oglęcki, biolog środowiskowy, doktor habilitowany. Dziękuję. Jak zwykle. Paweł, dzisiaj chciałbym poruszyć temat pewnego gatunku. Nie ukrywam, że już od bardzo długiego czasu ja chcę zrobić ten film i widzowie proszą o ten gatunek, a ty też już parę razy im mówiłeś, że może w końcu nagramy o linie. No bardzo się cieszę, bo to jest jedna z moich ulubionych ryb, zarówno pod względem biologii, jak i pod względem wędkarskim. Nagrywamy razem już, myślę, że ponad 3 lata pewnie. Mhm. Ponad 3 lata i nie wiem, jakim cudem jeszcze ten gatunek ominęliśmy. Ale mam nadzieję, że dzisiaj nadrobimy. Tak, no szkoda, że nie na linach, ale ty byłeś ostatnio i powiesz piękne ryby, także wiem, zazdroszczę. Mam nadzieję, no ty też, nie oszukujmy się, w tym roku złowiłeś pięknego lina. Tak, ostatniego dnia zimy złowiłem rybę 1,5 kg. No to piękny lin. No, I u nas, bo w Szwecji to podobno się nie liczy. Dobrze, powiedz mi, jak wygląda dymorfizm płciowy u linów, bo wiem, że występuje i jest to, wydaje mi się, ciekawostka, prawda, o tym gatunku? Tak, czasami się pojawiają pytania, czy jest możliwe odróżnienie płci lina wyłącznie w okresie tarła. Nie, przez cały rok po prostu samce mają znacznie dłuższe płetwy brzuszne i to widać. Czasami są pokazywane zdjęcia z samego jak gdyby tego okolic otworu odbytowego, ale długość płetw brzusznych jest najlepszą cechą rozpoznania. Ale tylko długość, czy ich jakby objętość cała? Bo też... Jedno jest związane z drugim. One są i dłuższe, i jakby, ale długość jest lepiej widzialna. Tak. Czyli jeśli weźmiemy złowioną rybę w rękę, to widzimy, że ma dłuższe płetwy lub krótsze. Dłuższe samiec, krótsze samiec. I nie jest to tylko podczas w okresie tarła? Nie. Okay. W okresie tarła dochodzi właśnie jeszcze ten kształt otworu moczowo-płciowego. Dobrze, a jak wygląda dieta linów? Bo lin chyba lubi i przekąsić ślimaczka, i pijaweczkę, nie pogardzi kukurydzą, kiełżykiem, tak? Jak wygląda dieta linów? Jest wszystkożerny generalnie i no, kilka aspektów żeś poruszył tutaj związanych także ze sposobem żerowania, z terminami żerowania, gdyby z taką jak gdyby plastycznością dobową tego żerowania. W zależności, generalnie lin ma otwór gębowy dolny, czyli jest przystosowany do pobierania pokarmu z dna. I przeszukuje dno w poszukiwaniu bezkręgowców różnych, od ochotek do pijawek. No, jeśli się pijawka akurat jakaś schowa w dnie. Potrafi żerować w strefie wody otwartej, aczkolwiek najrzadziej. Jeśli jest ona pokryta roślinnością zanurzoną, a w przypadku łowisk linowych najczęściej jest, znaczy łowisk linowych, ekosystemów zajmowanych przez liny, najczęściej jest, to zbiera coś ze środkowych partii roślin. Co? No to, co akurat tam, ślimaki tam jest. Głównie ślimaki, ale potrafi też sobie skubnąć na przykład fragment rogatka. Tak dla zasady może. Natomiast to, co często widzimy bardzo, bardzo wcześnie rano, kiedy liny podpływają pod strefę roślin o liściach pływających, to się tak ładnie nazywa, czyli grzybienie lub gążele, to są zresztą, często występują w ulubionych akwenach.
I wtedy te liścia się trzęsą. Od czego? Bo one zbierają ślimaki. Tam jest bardzo dużo ślimaków wtedy na spodniej stronie, spodniej stronie liści. Może ja to tak będę pokazać. O tak. I zrywają. I te liście się trzęsą. To są właśnie liny. Także żerują we wszystkich strefach wody. No fakt, najczęściej, tak jak powiedziałem, są to zbiorniki dość płytkie, ale jednak. Ja pamiętam właśnie ze starszych jakichś książek i tak dalej, bo jak łowię od trzeciego roku życia i od tego czasu chyba jak się nauczyłem czytać, pierwsze literki rozpoznawać, to już tamtą prasę, powiedzmy, i książki, i jakieś stare gazety starałem się czytać. I pamiętam właśnie, że wśród takich starych podręczników były często teorie, że lina można łowić nie tylko z dna, ale również kładąc śrucinę na grążelu z króciutkim przyponem, żeby ślimak wisiał tuż pod liściem grążela. Nigdy tak nie łowiłem, ale zapewne było można. Okej, okay, a w jaki sposób w takim razie ten lin, który przecież nie ma zębów, prawda, w otworze gębowym, miażdży te skorupy? Czy ma jakieś takie mocne zęby gardłowe, powiedzmy jak klejn czy karp? Czy... Ma zęby gardłowe i dokładnie to tak samo robi jednym z moich ulubionych eksponatów, które pokazuję studentom na ćwiczeniach. Są zęby gardłowe amura. Fakt, że 10-kilowego, ale i to robi na nich wrażenie, bo to jest po prostu tej wielkości maszyna do zgryzania, do miażdżenia w zasadzie. Ale lin ma, rozumiem, stosunkowo mniejsze te zęby. Bo jest mniejszy. Ale bez problemu chrupnie ślimaczka. Tak, spokojnie. Akurat muszta ślimaków, które interesują liny, nie są takie aż bardzo twarde, także bez problemu. Bez problemu. A dlaczego liny się spławiają? Jak byłem jakiś czas temu właśnie na tym jeziorze, z którego widziałeś film, z tymi potężnymi linami, trafiliśmy z Maćkiem, byliśmy tam tylko 4 dni, łowiliśmy chyba 3. I jednego ranka, słuchaj, widzieliśmy masę spławiających się linów, ale to był tylko ranek. Naprawdę bardzo dużo linów i to pięknych ryb się spławiało. Niektóre robiły takie typowe delfinki, niektóre chlapały. Jesteście pewni, że to były liny? 100%, bo te ryby chodziły 5 metrów od nas i widzieliśmy po prostu, że to są piękne liny. 100%, że to były liny. I tylko jednego dnia? Tylko jednego poranka. Coś się w ciśnieniu takiego zrobiło, że musiały mocniej chyba wyrównać różnicę między atmosferycznym a tym pęcherzu pławnym. Myślałem, że to jest jakaś zagadka, bo wiem, że ryby się spławiały, żeby wyrównać sobie ciśnienie. Myślałem, no tutaj nic, nie, u linów nic takiego nie stwierdzono. Znaczy, być może jest i wpadliście na trop jakiejś nowej naukowej zagadki. Wiesz co, rozmawialiśmy też z miejscowymi wędkarzami i oni też powiedzieli, że czasami liny się spławiają, że są takie ranki, że oni widzą, że mnóstwo linów się spławia, więc myślałem, że to jest jakaś, wiesz, zagadka w tym, a nie po prostu skok ciśnienia. Słuchaj, ja nie wiem, ale nie wiem na pewno, ale wiem, że u każdego gatunku ryby występuje to zjawisko, że są dni, kiedy się akurat zaczynają spławiać, że coś im, nieładnie mówiąc, odbija i no i się spławiają. A jak wygląda tarł linów? W jakim okresie? Czy jest rozciągnięte na różne miesiące? Bo tu słyszałem, że to jest dosyć ciekawe zagadnienie Bardzo ciekawe zagadnienie, ponieważ tarłolina jest w ogóle dosyć specyficzna. One zaczynają tarło generalnie w maju w naszych warunkach, ale potrafią je przeciągnąć nawet do września. Także trą się stosunkowo późno, jeśli chodzi o ryby karpiowate, ponieważ ta największa część tarła przypada na okres druga połowa lipca, sierpień. A jednocześnie jest to czas, kiedy liny są łowione cały czas. Także, no właśnie. Bo zawsze tak mówiono, zwłaszcza w starszej literaturze wędkarskiej, że na linę się wybieramy przed tarłem, czyli koniec marca, kwiecień. Tam jakieś zdjęcia z pierwszy, jeszcze na śniegu i tak dalej, ten lin przedtarłowy. Ale w zasadzie można je łowić potem w tym kwiecień, maj, czerwiec. To są wszystko miesiące linowe. No tak. No to kiedy on ma się wytrzeć? No właśnie, czy to jest tak, że te ryby, no bo wiadomo, że wszystkie liny nagle nie trą się w jednym momencie, tylko to darło jest troszkę rozciągnięte, ale słyszałem też teorię, że samica lina potrafi składać ikrę, jakby przystępować do tarła nie to, że dwa razy, tylko jakby w dwóch turach, czyli zaczyna... Jedna samica. Zaczyna tarło, później je przerywa na jakiś czas i później je kończy. Nie jest to jakby dwukrotne, tylko
z taką przerwą i co więcej, i podobno podczas tarła i w tej przerwie liny doskonale żerują. To ja ci jeszcze uzupełnię. To jest więcej niż, potrafi przegrać na więcej niż raz, w kilku rzutach, nie tylko w dwóch składać ikrę. Dlatego tak często łowi się liny, teraz odpowiedź na drugą część pytania, żerują wtedy. Co zresztą tłumaczy fakt ich łowienia przez cały czas, także samic. Po prostu potrafi to jak gdyby dawkować. A czy samiec na przykład pilnuje ikry albo na rybku? Nie. Ale ma to związek z liczbą. Z liczbą jaj składanych przez samicę. To jest ogromna. Jest to chyba rekordzistka, jeśli chodzi o gatunki polskie. Nie wiem, w tym momencie improwizuję, ale do miliona ziaren ikry, od 400 tysięcy do miliona. Także są to niewyobrażalne liczby, właśnie przez te kilka rzutów. No więc musi w międzyczasie żerować, bo musi produkować nowe komórki. Także. A do jakich rozmiarów dorastają liny? Czy na pewno masz jakieś dane, dostęp do jakichś danych, wiesz, jaki był złowiony największy lin, albo nawet nie złowiony, tylko złapany, tak? No bo jeżeli chodzi o mam jakieś dostęp do danych zarówno jaki był złowiony, jak i też złowiony, bo przepraszam, ciekawie, ale nie znoszę słowa złapany. Ale tak w kwestiach wędkarskich, ale w tym przypadku to się zgadza, bo złapany w sieci, rybak ich nie łowi. Dlatego staram się rozróżnić złowiony. Złapany, rozumiem. Największy złapany 8,5 kilo. 8,5 kilo. 8,5 kilo. I to jest złapane. To jest około 8 kilogramów. Jezu, ja się zapędziłem, przepraszam. 8,5 kilograma złapany? 8 kilogramów. 8 kilogramów. W siatę. Ale to w Polsce było, nie. Czy? Nie. Oba z tego co pamiętam, rekordy, czyli ten i ten siatkowy, i ten wędkarski, pochodzą z Wielka Brytania. Wielkiej Brytanii. Czyli 8 kilo w siatę, a złowiony... 8, przepraszam, bo się zakapuczkałem, 8,5 kilo, 80 centymetrów w siatę. A na wędkę? 7,72 kilograma i 70 centymetrów. Na wędkę. 71 dokładnie centymetrów na wędkę. Nie wyobrażam sobie takich pytania. Ja też sobie nie wyobrażam. A czy wiesz, jaki jest największy złowiony lin w Polsce? Oficjalnie czy nieoficjalnie? Nieoficjalnie. Znaczy potwierdzone, no, żeby to było, prawda, wiarygodne. Widziałem rybę 5,5 kg. Wow. Widziałem rybę 5,5 kg na niewielkim jeziorze, którym zarządza mój kolega. Nie mów nazwy. Nie. Publicznie. No to skąd? Widziałem taką rybę. A oficjalny rekord? Nie pamiętam. Ale to pewnie gdzieś tam z 3,5 kg. Nie, ponad 4 w tej chwili sądzę. Znaczy oficjalne wiadomości wędkarskich sądzę, że ponad 4. Trzeba by sprawdzić, ale mówiąc szczerze, dawno nie śledziłem tabeli rekordów. A wiemy w ogóle, ile taki lin może mieć lat? Czy to jest długowieczna ryba? Nie, właśnie nie jest specjalnie długowieczny. On może przeżyć 12-13 lat. To wszystko zależy od tego, do jakiej wody trafi, w jakiej wodzie się znajduje, jaka jest trofia, jak jest jakby baza pokarmowa w tej wodzie. On bardzo szybko osiąga dojrzałość płciową, o dziwo, bo wymiar ochronny powinien gwarantować to, że ryba przystąpiła chociaż raz do tarła. W przypadku lina taką gwarancją jest 20 cm. Czyli szybciutko. Szybciutko. W drugim, trzecim, górę czwartym roku życia przystępuje do tarła bardzo wcześnie i ma wtedy około 200 cm, a nawet mniej. Czyli tak, do tarła przystępuje... I bardzo dużo ikry. Do tarła przystępuje bardzo szybko, składa dużo ikry, żyje w łowiskach często niedostępnych dla wędkarzy i rybaków, powiedzmy takich trudnych, a jednak tych linów, no, sporo ludzie łowią, ale nie jest to jakaś mega popularna ryba, prawda? Nie jest, bo jest bardzo trudna do złowienia. Otóż to, chciałem zapytać o jej płochliwość, nie wiem, jakąś spostrzegawczość, bo to jest trudna ryba do złowienia, do przechytrzenia.
Czy rzeczywiście jest taka ostrożna, puchliwa? Wiesz co, moja praktyka wędkarska akurat niespecjalnie potwierdza, czy jest płochliwa. Dwie osoby na kładce praktycznie eliminują szansę złowienia lina. Trzeba łowić pojedynczo. Wiem to, bo wielokrotnie próbowałem, mam swoje łowisko linowe, dzięki uprzejmości mojego przyjaciela. Mogłem tam czasami wędkować pojedynczo, a jak wchodziliśmy we dwójkę na kładkę, to była kicha. Natomiast jeśli jesteś sam i zachowujesz się cicho, to one potrafią podpłynąć i brać 5-7 metrów od pomostu. To i hol jednej ryby absolutnie nie wyklucza brania następnej, mimo że to są hole związane z wchodzeniem w grążele i tak dalej, i tak dalej. Także z tą płochliwością tak, ale nie bez, ale bez przesady. Po prostu trzeba odpowiednio się zachowywać. Trzeba się odpowiednio zachowywać na łowisku. No i troszkę się przygotować do łowienia linów, a nie płotek. I to jest moim zdaniem główna przyczyna, dla której ludzie, wędkarze łowią tak mało linów. Po prostu nie umieją. Nie umieją się odpowiednio przygotować. Nie umieją się odpowiednio przygotować. A oprócz tego specyfika łowisk, w której one występują. Bardzo często to nie jest tak, że ja ganię tutaj wędkarzy, nie śmiałbym. Ale to są łowiska niedostępne. I tam jest najwięcej linów. Płytkie, pokryte roślinnością, zanurzoną, niedostępne. Także no, jest ich tam pełno, ale jak się do nich zabierzesz? Trudne technicznie. Często bez możliwości pływania jakimś środkiem pływającym łódką. Chciałem zapytać jeszcze o łuskę linów i o ich skórę, ponieważ łuska lina jest bardzo drobna i mocno wrośnięta w skórę. To wszystko jest pokryte grubym śluzem. Dlaczego tak, a nie inaczej? Czy to ze względu na środowisko, w którym żyje? Nie, to po prostu jest kwestia zdobyczy ewolucyjnej. Jeśli mamy łuskę głęboko wrośniętą w skórę, to ona w stosunkowo niewielkim stopniu chroni ciało przed uszkodzeniami zewnętrznymi. Dlatego trzeba jeszcze wytworzyć śluz. Ale łuska jest, to nie jest rybą bez łuską, jak się czasami podawało, niesłusznie. No, wszyscy wędkarze, którzy jedzą czasami liny, są pyszne. Ja jem czasami. Wiedzą, że się nie skrobię. Nie, jak to się nie skrobię? Skrobisz lina? No skrobię lina. Skrobię lina, aczkolwiek to jest męka. To jest męka, ale skrobię. Wiem, że można nie skrobać, ale Boże, to nie jest program kulinarny, tylko wędkarski. Ale można skrobać, można nie skrobać, tak, ale skrobanie jest męką. Natomiast ma łuskę. Nie jest rybą bezłuską. Ta łuska zachodzi dachówkowato na siebie, bardzo drobna, wchodzi między skórę, także. A jak jest, słuchaj, z ubarwieniem linów, ponieważ widuję często na zdjęciach, czy na filmach, czy nawet w złowionych rybach, widać ich ubarwienie. Niektóre są złote, niektóre są zielone, jasnozielone, ciemnozielone, niektóre bywają nawet czarne. Niektóre mają, powiedzmy, żółte czy pomarańczowe brzuszki, inne te brzuchy też mają ciemne. Od czego to zależy, to po pierwsze, i po drugie, czy dany osobnik może zmieniać to ubarwienie? Oj, mnóstwo aspektów. Ja się uśmiechnąłem, ale to tylko taki wyraz bezradności, bo trochę jestem taki właśnie bezradny w odpowiedzi na to pytanie. Na pewno pierwsza sprawa to jest kwestia tego, że jeśli w danej wodzie, na przykład w zbiorniku humotroficznym, gdzie mamy ciemną wodę i tak dalej, populacja linów występuje od dawien dawna. To preferowane jest takie ubarwienie, które zapewni największe bezpieczeństwo. Czyli tam są też drapieżniki, prawda? Na początku przynajmniej, które nie będą atakować tych osobników, które się będą bardziej rzucały w oczy. W związku z tym dobór naturalny, o którym żeśmy wiele razy mówili, preferuje te osobniki, które w sposób no, genetyczny są ciemniejsze. I w ten sposób powstaje populacja tych linów fiołkowych, ciemnych. No. I na tej samej zasadzie w zbiornikach prześwietlonych, takich, które są bardzo eksponowane na światło słoneczne, liny robią się jaśniejsze.
To jest proste. Ale to, czy są w stanie zmieniać barwę w ciągu życia, na przykład jeśli wpuścimy małego linka, normalnego, takiego załóżmy zielonego, do zbiornika chromatograficznego, czy on pod koniec życia będzie ciemniejszy? Będzie. 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 Będzie, kurczę. I to jest właśnie to, co biologom spędza sens powiek, czyli ta odpowiedź, ona nie będzie taka ewidentna. On się nie zrobi nagle czarny. Ale jednak te komórki barwnikowe mają możliwość dostosowywania się do tego, co w cudzysłowie widzą w otoczeniu. I to jest coś, co nazywamy odpowiedzią fenotypową, czyli taką w zależności od środowiska. Jest pewna ten margines, jak gdyby, reakcji. Odpowiedzi. Jeśli połączymy jedno z drugim, to otrzymamy odpowiedź, dlaczego po kilku pokoleniach będziemy mieli w chromatrofie liny fiołkowe, czarne itd. A teraz mi się nasuwa takie pytanie, czy w okresie tarła ich ubarwienie się zmienia, czy nie? Nie. To już byłoby za dużo zmiennych. Być może w jakiś sposób się zmienia i jest to widoczne dla innych ryb, ale nie jest widoczne dla człowieka, dla wędkarza. Nie, bo tak się zastanawiam, czy jakieś barwy godowe tutaj wchodzą w grę. Nie. Ulina w ogóle generalnie nie ma jakichś takich barw godowych. Niewiele się będzie różnił. Bardzo długie tarło. Także to co mówiliśmy. No i na koniec tradycyjne moje pytanie. Czy masz może jakąś ciekawostkę, coś o linie, o co ja nie zapytałem? Kurczę, przygotowałem się i mam. Dawaj. Są hodowane liny ozdobne. Dla stawów rekreacyjnych, dla stawów parkowych i tak dalej. I mogą wtedy zostać też dosyć szybko wyhodowane formy o bardzo dziwnych barwach. Na przykład liny niebieskie albo czerwone. O kurczę, to o tym... Ja nigdy nie widziałem lina niebieskiego ani czerwonego. Też tylko przeczytałem i przeczytałem tylko dlatego, że się przygotowywałem do tej audycji z tobą. Także... Pierwszy słyszę. Ale ja też. To jest tak, w ogóle w kraju, nie, czy za granicą? Nie, za granicą, głównie w Anglii. No powiem szczerze, jakbym złowił niebieskiego lina, to bym się zdziwił. Tak? No to musisz pojechać do Anglii, gdzieś do jakiegoś hrabiego, tam poprosić o wstęp, żebyś jeszcze mógł łowić na węgla. To taka już trochę podchodzące pod rybki akwariowe, więc to chyba nie bardzo. Wiesz, ale rzeczywiście trochę, ciekawostka. Trochę tak, ale można. A tak zupełnie poważnie, to jest coś... Świadectwo tego, że jest to ryba dosyć klasyczna, jak gdyby genetycznie. Także te odpowiedzi barwne na różne siedliska są w pewien sposób uzasadnione. Ciekawostka faktycznie. No, starałem się. Odrobiłem lekcję pierwszy raz chyba, odkąd nagrywamy raz. Także słuchajcie, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, że docenicie to, że Paweł się tak fajnie przygotował. Ja się, Paweł, fajnie, no. No posiedziałeś, spędziłeś trochę pewnie czasu, żeby się do tej audycji przygotować, także bardzo Ci dziękuję. W imieniu swoim, moich piesków i przede wszystkim naszych widzów. Dzięki. Znaczy ja się zwykle przyznam, nie przygotowuję za długo do audycji z Kamilem, ponieważ ja większość tych rzeczy, nie chwaląc się, po prostu wiem. Ale do ciekawostek z linem poszukałem. Także bardzo Ci dziękuję w imieniu swoim i widzów. Mam nadzieję, że Wam się podobało. No i co? I do następnego. Do zobaczenia. Cześć.